Witajcie, z tej strony Filo, a to jest 26 odcinek z gry Wiedźmin 1 i dzisiejszy początek jest dosyć niestandardowy, ponieważ zaczniemy będąc w queście, ponieważ jak przechadzałem się przez bagna, to stwierdziłem, że zagadam się do dziadka. I okazało się, że dziadek ma questa, żeby go odprowadzić do ołtarzu Melitele. Tak więc to zrobimy, on będzie za nami podążał, trzeba go ochronić po prostu przed potworami. No i co? Taki niestandardowy początek. Na bagna się ogólnie udałem głównie po to... Doły zgliną! To tutaj pracują ci cholerni dziwacy! Dziwacy? Sprawiali wrażenie normalnych. Ta! Ceglarze zawsze udają przed obcymi normalną społeczność. Ukrywają swoją wiarę. Wiesz, że ci głupcy czczą ryboludzi? Ludzie wierzą w przeróżne rzeczy. Ale w ociekającą śluzem gadzinę z wyłupiastymi oczami? Daj spokój! Ci wodanoi nawet nie potrafią mówić po ludzku. Trzeba się z nimi porozumiewać za pomocą przedmiotów. Ciekawe. Mógłbyś o tym opowiedzieć? Słyszałem, że ludzie porozumiewają się z rybolami, zostawiając na... Jakie? Dokładnie nie wiem. Nie interesowały mnie. Generalnie to wiemy z questa... odrwali. Więc to jest, to prowadzenie dziadka to zupełnie nie w moment się trafiło, bo go powinniśmy odprowadzić, ale już w momencie gry, gdy dopiero poznawaliśmy bagna. Teraz największym problemem jest to, żeby on po prostu nie umarł, bo to, że sobie poradzę z utopcami, to jest pewne. A dobrze, on się nie bije. Mu nie grozi, chociaż nie wiem, co te czaszki przy nim symbolizują. O kurde, ile tych się nazbierało, ale dobrze. Bo na bagna się miałem w ogóle po to udać właśnie, żeby... Co on robi, ten dziadek? To on ucieka. Nie wiem. W każdym razie na bagna początkowo się miałem udać właśnie po fanty z topielców i utopców. Głównie kwas ginacy, ze względu na to, że w poprzednim odcinku zobaczyłem, że to jest płynne złoto. I stwierdziłem, że sobie pozbieram po prostu, wiecie, poza odcinkiem te rzeczy, posprzedam u Kalksztejna, no i tak się dorobię fortuny. I zbroję chciałem lepszą kupić. No ale jeszcze jakieś szczątki zostały, no to się nic nie może zmarnować. No ale wyszło jak wyszło, że jest ten quest, więc go zrobimy. Ale dobrze, że on ucieka w sumie, jak są potwory, bo przynajmniej nie umrze. A ja sobie na spokojnie mogę z nimi powalczyć. Dobra. Dobiegliśmy. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki. Dam... Jesteś Wiedźminem, prawda? Ja niedawno spotkałem na bagnach Wiedźmina, ale... Spotkałeś Wiedźmina? Co możesz o nim? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w... Dzięki, dziadku. Dziadek zaprosił mnie do siebie w odwiedziny, no. Jak jest kontynuacja tego questa u niego, żeby przyszedł, to mogę to zrobić, no ale... Nawet nie mam pojęcia w sumie, gdzie on mieszka. O, teleportować się mogę, wow, fajnie. Nie wiedziałem. W każdym razie oddam się już polowaniu na utopce Bloodziggery, no generalnie tutaj bagienne potwory, żeby coś nieco zarobić. No i teraz jak odkryłem, że można się teleportować, to ja będę teraz no się tepał cały czas tu do Kalksztejna i od Kalksztejna na bagna. Dobra, tak więc zobaczymy się, jak już zgromadzę jakąś fortunę. Dobra. Poznałem właśnie upiora w jaskini. Jest jakiś sarkofag Varana, nie wiem, o co chodzi. Bo wszedłem, nie wiem czy... Dobra, już się pogubiłem. Wszedłem sobie do jaskini na bagnach
I właśnie sobie ją tak eksploruję, no i jest jakiś sarkofag Varana. Jestem ciekawy, czy to przypadkiem z... O, Sephira jest. Dobra, czyli jednak musiałem tu pójść. Wow, i tutaj jest z tej samej jakości. Wow, nieźle. Kurde, to jednak, widzicie, warto eksplorować tutaj wszystko na tych bagnach. Została mi jeszcze jedna sefira do zdobycia. Więc jak szukacie tych sefir, to właśnie w jaskini znajduje się jedna. Jeszcze zobaczę, co robi ten krąg wiszących kamieni. Oczywiście znak Quen. O! To bariera ochronna, która uchroni cię przed obrażeniami i zatrzyma. Okej, dobra. No to super. To kolejnego znaku. To już chyba wszystkie znaki mamy. Bo jest tak. Art, Quen, Irden, Igni. I to chyba wszystko. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No. Najwidoczniej tak. Więc został nam ostatni obelisk. Tylko też trzeba będzie zaraz mieć trochę farta, żeby znaleźć ostatnią sefirę. Tak patrzyłem sobie na mapie i jest jakaś zawalona wieża i nie wiem, czy można do niej wejść, czy coś. Więc pójdę tam, zobaczę, czy coś mogę tam w związku z tą zawaloną wieżą podziałać. Jak nie, no to kurde, muszę szukać dalej, albo nie wiem. Bo z tego co pamiętam, to w tej chatce byłem. Nie wiem, czy na nagraniu, czy nie, ale kiedyś w zamierzchłych czasach byłem. Do tej się nie dało wejść, a do tej dało. Więc nie wiem, wejdę jeszcze raz. Ale raczej tu byłem. Chyba, że tu było jakieś zejście na dół. A nie, tu jest dziadek! Chatka dziadka! O proszę, dobry. Tylko się jeśli. Dobra. Się zastanawiałem, co to za pusta chata tutaj jest, a kurde, dziadek mieszka, dobra. No to widzicie. Chatka dziadka znaleziona. W takim wypadku pójdę do tej wieży i zobaczę, czy da się do niej wejść. Może tam gdzieś Sefira będzie w pobliżu, także zobaczymy się na miejscu. Jesteśmy przed tą wieżą. W ogóle mi się przypomniało, że to chyba jest ta zawalona wieża, co Magią wybudował i ją później według jakiejś legendy coś tam powaliło i to jest chyba ta właśnie. Konkretna. Z tego co mi się wydaje, nie da się wyjść do tej zawalonej wieży. Także będę musiał szukać dalej za tą Sefirą. No i oczywiście w formie przyjemności, relaksu będę sobie zabijał topielce. Wydaliśmy sobie trochę rzeczy u Kalksztejna. Mamy 3,5 tysiąca orenów, także jest git. Aczkolwiek chyba na tą zbroję nie będę zbierał, ponieważ on też ma dwie ciekawe książki. Pierwsza to Upiory Potępieńcy i Widma za niestety 400 orenów. Opowiada o upiorach, południcach i północnicach i druga to Ornitoreptyle. Opowiada o wiwernach, bazyliszku i kuroliszku. Wiwerny są na bagnach, kuroliszek był w kanałach, bazyliszek ciulwie. Więc zaczniemy od upiorów, bo w sumie jednego zabiłem, no i nic z tego nie miałem, a możliwe, że spotkam jeszcze parę na swojej drodze. Nie będzie mu można tego odsprzedać, ok, więc sprzedamy sobie u antykwariusza i jeszcze ornitoreptyle zakupimy. Doskonale, to przeczytaliśmy. Tak więc, upiory. O! Książka zawiera informacje o południcach, północnicach, upiorach i budzącym grozę dzikim gonie. Także tutaj mamy preludium do trzeciej części Wiedźmina. Ornitoreptyle. Książka zawiera informacje o samicach i samcach wywern oraz kuroliszkach i bazyliszkach. Nie wiem, czy czytać wivern czy wywern. Ja jestem przyzwyczajony, że w Heroesach zawsze mówiłem wiwerny na jednostkę, więc możliwe, że jak usłyszę, że mówią
postacie Wyverna, no to wtedy może się trochę zreflektuję, a tak to raczej dalej na Wii będę mówił. Wyverna, nie Wyverna. Miałem jakoś tak dziwnie Wyverna. Wyverna lepiej pasuje. Ale dobra, nevermind. Zobaczymy się właśnie gdzie. Muszę odwiedzić antykwariusza, więc zobaczymy się u antykwariusza, a po antykwariuszu mam jeden ciekawy pomysł. Dobra, mamy dla antykwariusza te książki od Karlsteina. Git, to na razie więcej nie będę kupował, bo warto też mieć jakieś tam większe środki na zasięg, trzeba było wyłożyć pieniądze. I właśnie po tym antykwariuszu chciałem zobaczyć, czy mogę przejść przez bramę północną. Dlaczego? Bo Vincent dał nam ten sygnet Straży Miejskiej i może oni nas teraz przepuszczą, czy coś. Jutki. No, widzę, że potrzeba było Wiedźmina, żeby załatwić sprawę bestii w kanałach. Ale żeby od razu rzeźnika z Blaviken? O, ale mnie znają. O co ci chodzi? O to, że wiem, co z ciebie za ziółko. Lepiej uważaj, bo... Pewno i tak nie dowiedziałbyś się Bardzo zabawne. Widziałem w mieście ludzi ze... Idź stąd, Wiedźminie. Nie mam ci... Ale... Znikaj. Kapitan nie Jest tu co ciekawego do zobaczenia. Mamy jedną karczmę, wyjątkowo paskudną. Trzy bramy, ulice z kupcami, szpital i mnóstwo ciemnych uliczek. Liczyłem, że się, że mnie przepuszczą, no. Nie będę ukrywał. Co mogę dalej zrobić? No wszystko na razie się wokół tej zasaranej wieży kręci. Może przepuścicie mnie. Dobry Wiedźmin jestem. Znam się na rzecz, tak? Bywa. Dobra, no. Muszę poszukać tej Sefiry. Więc zobaczymy się po prostu, jak znajdę jakieś poszlaki za nią. Albo po prostu jak ją znajdę. Czy coś. Jesteś wreszcie. Ano, jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Zagadałem, przyznaję się od razu bez bicia, zagadałem do Kalksteina, bo po Lucji zobaczyłem, że tą ostatnią Sefirę to się dostaje po ukończeniu zadania Tajemnice Wyzimy, a one są związane z... Znaczy, do Raymonda zagadałem. One są związane z Raymondem, że on nam... Da później tą Sefirę. Ale nie, tylko tyle, jakby nie wiem, co się dzieje, stanie tutaj teraz. Jestem gotów zająć się. Chciałem się spytać o dowódcę. Chciałem spytać o dowódcę. Widziałem go jakiś czas temu na mieście. Był zajęty kopaniem jakichś pederastów czy innych. Jak to? Tak to. Wszyscy w mieście wiedzą, że dowódca gwardii nienawidzi wszelakich. Rzeczywiście, wszyscy. Tak? Baraniną. Jestem gotów. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. No ja go nie zabiję, ale mogę przyfejkować. To nie będzie łatwe. Spytam się Baraniny, czy coś mi chciałby doradzić na ten temat. Mam nadzieję, że nie muszę nic płacić bramkarzom. Muszę znaleźć sposób. Debile, puśćcie mnie. No dobra, właś. Dobry. Jest sprawa. Czego? Jeszcze. Dobra, to już nic mi nie powie. Dobra, no to muszę po prostu cały czas gadać z Raymondem, tak? Na tym polega ten quest, tak? Że po każdym dialogu mam wrócić do Raymonda i on mi coś powie dalej. Aha, nie ma go. To zobaczymy się, jak będzie. A nie, jest. Tak, to elementarne. Ewidentnie, czarodziej. Się teleportuje. O. Mam dobrą wiadomość. Zabiłeś Baraninę? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny... Teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnice potężnej magii ukryte w wieży.
Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Pod wieżą na bagnach. Okej. To było takie proste. Jesteśmy na bagnach, więc teraz już pozostaje pójść do tego obelisku, tylko muszę sobie zobaczyć, do czego mam Sefirę. Ketar. Sefira Ketar to... obelisk Ketar, znaczy się tutaj. Okej, okay, druidów. Ale kurczę, że od razu wyczułem, gdzie jest. No jestem zadowolony. Bo właśnie kojarzyło mi się, że ten obelisk u druidów nie jest odpalony. I stwierdziłem właśnie, że zobaczę, czy to nie. No i dobrze, wytypowałem. Jestem ciekawy, jak sobie mamy poradzić teraz z tym Azarem Javedem. Znaczy, jedyny nasz as w rękawie to to, że będziemy w wieży maga znajdującej się na wodzie, która dzięki temu, że jest na tej wodzie, to tam tą magię Azara Javeda ognia trochę może przyćmić. Dalej wydaje mi się, co mimo wszystko trochę kurde mało, żeby pokonać Azara. No ale dobra, odpalamy. To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Dobrze. To powiem Kalksteinowi. W okazji może właśnie będę mógł... Liczyłem, że z tego miejsca można się teleportować od razu do Kalksteina, ale... Jest tylko miejsce mocy. Umieściłem sefiry na postumentach. Drzwi do wieży stoją otworem. Nareszcie. Długo czekałem na ten dzień. Kalkstein. Największe odkrycie mojego życia. Wiedźminie, teraz muszę się przygotować, więc sam rozumiesz. Wiedz, że zawdzięczam ci bardzo wiele i w pełni zasłużyłeś na nagrodę. Dzięki. Miesiąc Orenów. Muszę jeszcze raz karta Tarota, wieża. Formułę. Kryształ. Jeju. Ile rzeczy. Ale warto było w sumie. Bo w poziom wbiliśmy. A przepraszam. Nie, nic nie pogadamy już. Wszystkie książki, co masz, też znam. No przydałoby się lepszy pancerz przed tym. Przed walką z Raymondem mieć, ale już chyba się pogodzę, że nic z tego. Natomiast mógłbym przemedytować i rozdysponować talenciki. Skoro mamy już siłę na tym poziomie, Igni jest bardzo przydatny w tej grze, jak pokazała nam walka z golemem, tylko nie wiem, czy moje Igni też nie będzie osłabione, skoro jego magia ognia ma być osłabiona, to moje znaki chyba też mogą ucierpieć na tych warunkach. Więc art może być przydatne, tylko że mam już ulepszony fajnie. W sumie to pozyskiwanie składników. Nie wiem, co to znaczy rytuał oczyszczenia. Produkcja petard mnie raczej nie interesuje. Dobra, no to czy składniki? No składniki bym wolał. Ale ten rytuał oczyszczenia jest ciekawy. No nic, na razie składniki. Później rytuał oczyszczenia pójdziemy. Co do brązowych talentów, to styl stalowy, bo to z magiem teraz się będziemy mierzyli. Teraz szybki czy silny będzie trzeba. Dajemy coś w szybki na pewno. Okej. No i w silny też coś na wszelki wypadek. No i dobra. To wszystko, co możemy zrobić przed walką z Azarem. Do południa, żeby ładnie było. I jakiś kamień teleportacyjny zdobyliśmy. Z tego, co widziałem. Więc zobaczmy, cóż to za
za kamyczek. A, go oddaliśmy może. To pozwólcie, że... Jeszcze te jaskółki sobie naprodukuję, ile mogę. Możemy jeszcze puszczyka w sumie jakiegoś sobie zrobić. To nic, do zobaczenia już pod wieżą. Na bagnach wieżą maga. Moi drodzy, znajdujemy się już przed wieżą. I... No... Czuję taką niepewność, tak. Nie wiem, czy się uda pokonać teraz tego Azara. Powiem wam... Może to być ciężka przeprawa. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Hej. Nie, to się nie klei. Do wieży wchodzimy sami. To nawet lepiej, szczerze. A więc tak to się prezentuje. Dobra, no zobaczmy co jest za krąg w ogóle. Axi, o kurde, zapomniałem, że ten znak jest jeszcze. Rzeczywiście. Kilka chwil, wybierz znak. Okej, dobra, no. Ciekawe, czy nam się przyda w walce. Kurde, mamy tu trochę rzeczy. Więc weźmy wszystko. O! I zdobyliśmy... No proszę, ten. Jak to się nazywa? Kurczę pieczone. Zdobyliśmy 6 garnków psiego sadła. Nie trzeba było zabijać żadnego niewinnego psa. Tą książkę, czy mogę przeczytać? Kurde, żeby mnie nie zabiło. Bo to nigdy nie wiadomo, jaką magią jest ona... otoczona. I tu różne rzeczy mogą się wydarzyć. Dobra. Księga maga zwierzy. Przez niego samego napisana. Alzur, pomimo swojego szaleństwa, uzyskał w czasie badań zaskakujące rezultaty. Stwierdził bowiem, że zdoła odkryć tajniki ożywienia materii nieożywionej. Jeśli opanuje sztukę ożywiania czystej energii, według Alzura golem zadziała tylko wtedy, gdy będzie napędzany żywą mocą, która naśladuje boską pneumę istot żywych, czyli duszę. Czarodziej nie dokończył swoich badań, ale dzięki eksperymentom odkrył tajemnicę pioruna i tarczy. Alzur potrafił mianowicie wywołać rozumne pioruny, które same odnajdywały cel, a także rozumną tarczę mocy, która wyzwalała takowe pioruny wedle potrzeb. Głupcy widzieli w jego odkryciach jedynie broń potężniejszą od Via z Mariboru czy sławetnego Kościeja. Ja jednak dostrzegam z całą jasnością, że piorun Alzura jest etapem pośrednim na drodze do stworzenia istoty idealnej. Alzur nie miał na celu chyba przy podboju świata, chyba że sobie za sprawą golema taki cel by miał, ale to nie wydaje mi się, nie jest taki morał z tego płynie. Chodzi o to, że on chciał po prostu w tej nauce coś więcej cały czas wydobyć, tak? Chęć ambicji, ambicje, które chciały po prostu, aby rozwijał się w tej dziedzinie i właśnie wynalazł coś idealnego bez wad. Czyli teraz Azar Javed. To teraz chyba będę musiał z nim stoczyć pojedynek. Wychodzi na to. Chyba, że to zrobię w następnym odcinku. Dokładnie. Żartuję. Nie zrobiłbym tego. To by było najbardziej chamska rzecz, jaką mógłbym wam zrobić. Więc może to zrobię. Idziemy. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Aha. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Wydaje mi się, że nie będzie chciał tego zrobić.
Nie no, widzicie, no ta walka nie ma sensu. Ja nie muszę być geniuszem, żeby zobaczyć, że w praktyce tutaj nie ma bata, żeby go pokonać, tak? To jest, on jest na poziomie Wilfegordca z książki. Był taki czarodziej potężny, z którym Geralt też się mierzył, no i delikatnie mówiąc, Geralt został rozjebany. Kurde, to nie ma sensu, naprawdę, w praktyce. Z tym... dupie, jakiś ifryt mi się jeszcze zrespił. Czy jednak potrzebowałem miecza srebrnego na to. No dobra, nic, sobie go osłabię. Wydaje mi się, że i styl, bo on jest dosyć mały. Wydaje się być mobilny. Nic, stoczymy ten epicki pojedynek, tak? Tylko on mnie... kurwa, ból mi dał. Przepraszam za te przekleństwa, ale po prostu... w ten sposób czuję, że muszę wyrazić po prostu to, co tutaj ma miejsce, tak? No w praktyce... w międzyczasie, gdy ja walczę z tym ifrytem, Azar by mi mógł, delikatnie mówiąc, rozwalić łeb. No, magister jeszcze. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. No, tylko, że Azar ucieknie chyba. No na bank któryś ucieknie, no nie wierzę, że teraz tako się uda. Wow. A jednak nie? To czekajcie. Jeśli tak się maluje sytuacja... to ja sobie pozwolę szybko puszczyka wypić. Dlaczego puszczyka? Już tłumaczę, dla tych, co nie wiedzą. Rubedo. Albedo. To chyba nie ma znaczenia, jaki to jest puszczyk, nie? Chyba nie. Puszczyk zwiększa mi regenerację. A regeneracja mi daje tą przewagę, że mogę cały czas, wiecie, bić się bez konsekwencji. Jeszcze teraz sobie jaskółkę wypijemy, żeby się regenerować. Ponieważ do mnie ma... wydaje mi się, że mogą mi trochę zadawać moi szanowni przeciwnicy. I dobra. Wychodzi, że styl walki grupowy trzeba zaimplementować. Na ciebie styl silny. Wyglądasz bardziej na kloca. Azaru. Azarze trzeba będzie. Mimo, że jesteś magiem. Kurde, ile ja mam efektów, co to jest? Zwiększa... krwawienie mam, okej. Okay. No nic. Co bym mógł zrobić? Tak, i się zająć Azarem. To jest. Ucieknął. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie. Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Mogliby mnie dobić. Jeszcze teraz się spotkamy, dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. O kurde. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Skojatel zwyciężyli dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z pragnienia wolności. Zakon zrozumiał, że zagrożenie ze strony nieludzi jest większe niż przypuszczano. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. No kurde... co się podziało, widzowie? Akt trzeci? Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam.
Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. No to teraz... Tis? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. Aha. Czyli nawet nie możemy pierwszego kroku wykonać. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Tis, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... Odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Tyle pytania, tak mało odpowiedzi. To jest... Przykro mi to mówić, ale to jest idealny moment na zakończenie odcinka. Także reszty dowiecie się już w następnym, 27. A mi nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać, tak? Akt trzeci z wielkim przypodtupem. Tak o to wchodzimy. Ale wszystkiego dowiecie się za 2 dni. Pewnie wtedy wrócę odcinek. No nic. Adios.